Hej, witam Was 25 grudnia. Dzisiaj postanowiłam Wam zrobić haul zakupowy. Mój Mićku tutaj mi chodzi, więc będę trochę zwracać na nią uwagi. Ale przejdźmy już do tego, co dostałam wczoraj. Nie są to jakieś nie wiadomo jakie prezenty, ale sądzę, że pokażę Wam chyba jak co roku. Więc czemu nie? Mój kot tam szaleje. Więc przechodząc już do... Dostałam bluzkę taką fajną w kratkę. O, krateczka. Tu ma takie granatowe rękawy. Taka fajna, wiecie, troszeczkę oversize. Ale ja lubię. Ja bardzo lubię oversize'owe rzeczy, więc... Więc jestem za. Taka fajna, mięciutka, milutka. Przyjemna na teraz. Drugą mam różową i już wiem, że ją zaadoptuję sobie na podróże, bo ona jest taka milutka, bluzeczka made in Italy, o, wyrobione we Włoszech, fajnie, bo pokażę ją Wam. To jest taki jaśniutki pudrowy róż. O. I tu mam napisane New York i tam dalej, Brooklyn i tak dalej. Bardzo fajna, też jest oversize, ale to jest świetne, jeśli chodzi o podróże. A więc tak, to będzie moja podróżowa. Będzie moja podróżowa taka oversize'owa bluzka. Ona ma rękawek taki, o, tutaj na guziczek, ale może być też taki 3/4, chociaż przy moich krótkich rączkach to pewnie będzie długi. I ja i tak zawsze podwijam rękawy, więc wiecie. Kociak. Więc jestem mega z niej zadowolona. Ma taki ładny też napis. On jest srebrny. Tak, on jest srebrny, a tutaj na tej jedynarce mam takie perełki. Zastanawiam się, czy one są przyklejone, czy przyszyte. Chyba jedno i drugie. Zresztą zauważyłam, że do środka, jak włożę rękę do środka, będę wiedziała. Siup, przerzucić na drugą stronę i... A nie, to są takie nity. Więc jak mi któraś odpadnie, to będę musiała przyszyć coś albo coś wymyślić. Ale jest fajne, taki... To jest naturalne. Czy się rozciąga trochę? Ale nie widzę, żeby były te włókna takie, wiecie, elastyczne. Więc jak najbardziej jestem zadowolona z tego. To jest moja już, idzie, podróżowa bluzka. Teraz to, teraz zaczną się letnie koszulki. Jedna normalnie taki szyfonik jak dla mnie, bardzo fajny. Gdzie to jest wyrabiane? Też made in Italy, fajnie. Włoskie są dobre rzeczy, przynajmniej do tej pory. Mi się tak zdarzało i ona jest też troszeczkę taka luźniejsza, ale wiecie, jak jest gdzieś gorąco, to lepiej jest nosić coś luźniejszego. A ja też nie mam rozmiaru XS, tak więc wiecie. I tu mam taką ładną koroneczkę na rękawkach. Tu mam wiązanie, ale mam, widzicie, duży taki dekolt, więc to dobrze. I tutaj dalej jest haft. Widzicie? Widzicie? Pięknie. Więc tak. Bardzo fajnie. W takim kolorze beżowym. Razem z kotem teraz patrzymy na drzwi. Czy mama do nas nie idzie? Chyba na razie nie. Koszulka, żółta koszulka. Teraz już bardziej dopasowana. Tu mam takie z różami, z napisem. Więc fajna, jedna. I drugą zaraz Wam zaraz pokażę. No też mam kwiatuszki. I co jeszcze? Aha. Teraz coś na słodko. Dostałam 3 czekolady. Jedna. Druga. Tu mam milkę truskawkową.
I oczywiście ja uwielbiam czekoladę miętową. Więc taki fakt o mnie, ja uwielbiam czekoladę miętową. I co tu jeszcze? Aha, mam dwie rzeczy. Kalendarzyk w ludowe wzory na 2020 rok. Ja bardzo lubię ludowe wzory. On jest taki fajny, typowo do kieszeni i bardzo mi się przyda, ponieważ nie zawsze noszę przy sobie ten duży książkowy, bo czasami po prostu albo nie ma sensu, albo jest za ciężko, albo nie mam miejsca. Więc taki malutki do zapisania czegoś na szybko się przyda. A i tak już żyję na kilka kalendarzy, więc jeden więcej to wiecie mi tam nie robi tak naprawdę. A jest ładny, fajny. Ja lubię ludowe wzory. Mam parę rzeczy w ludowe wzory. Nawet w tym roku miałam ludowy kalendarz taki ścienny, ale widzieliście, że w sypialni teraz go zmieniłam na ten z kotkiem. I oczywiście coś, co sobie zamówiłam, w sensie jako prezent. Są to słuchawki. Może tak, o tak będziecie lepiej widzieć, muszę lampę trochę zakryć. To są te słuchawki AirBuds od Xiaomi. Mi True Wireless. I na pewno będę je próbować. Patrzyłam już na ładowarkę, to już wiem, że będzie za krótka. Na szczęście ja przy łóżku mam taką ładowarkę z takim wejściem, więc już jakoś się nie martwię, a to ten krótki kabelek będzie taki bardziej podróżny, bo ja krótkie kabelki właśnie biorę bardziej w podróż, natomiast te dłuższe, nie wszystkie oczywiście, ale te dłuższe raczej teraz mam przy biurku, bo znaczy przy szafce, no, bo jest mi wygodniej po prostu. Czy złapiemy ostrość? Zobaczymy. Taki króciutki jest ten kabelek. Właśnie tutaj go jeszcze nie odpakowałam. I tutaj wczoraj już zmieniłam sobie te gumeczki do ucha z pomocą taty. I to jest tak ładnie zapakowane w pudełeczko. I ja muszę ściągnąć folijkę taką, która jest na tym. Wszystko jest w kartoniku, ładnie nam przychodzi, to jest karton. Wszystko jest w kartonie zapakowane. I jakby nie ma więcej tutaj opakowań na samym pudełku. Tada! Muszę lampę zakryć zdecydowanie. I tu mam moje słuchaweczki. Będę musiała je spróbować. One przychodzą tutaj zabezpieczone z wierzchu. Pudełeczko jest oczywiście pstryk magnetyczne. Z tyłu ma wejście na ładowarkę. Ja zamówiłam dwa etui sobie na AliExpress. Do tego silikonowe, więc czekam, aż mi przyjdą. Nie mogę się doczekać. Jedno jest białe, drugie jest chyba różowe. Różowe jest bardziej podróżne, a białe jest takie do noszenia na co dzień. Ja sparowałam sobie słuchaweczki. Wszystko gra, wszystko jest ok. Bardzo łatwo mi w sumie poszło. Więc wiecie, jak nie może Wam znaleźć telefon, co prawda ja też mam Xiaomi telefon, nie może Wam znaleźć po prostu jak klikniecie Bluetooth, to wystarczy tam kliknąć opcję i wyszukaj, klikacie, wyszukuje Wam to, klikacie połącz i jakby nie ma problemu. Super jest dźwięk i ja mam na przykład bardzo małe, wąskie kanały tutaj, jeśli chodzi o ucho. Dlatego mam najmniejsze te gumeczki. One są S-ki, chyba się nie mylę, bo jest L-ka, M-ka i S-ka. Nie mam S-ki, mam te najmniejsze, ale mogłyby dla mnie być jeszcze mniejsze. Więc wiecie, ja mam naprawdę bardzo małe ogólnie uszy. I nawet tutaj, czekajcie, pokażę Wam, na tym jest lepiej oświetlone. I tutaj w środku, jak wkładam tą pastylkę, to ona i tak mi troszkę wystaje. Ja po prostu mam małe i w sumie płytkie uszy. Ale mi się trzyma. A skoro się trzyma moich uszu, to znaczy, że z normalnymi innymi uszami będzie się też trzymało nawet lepiej, bo ja mam po prostu małe uszy. Więc tak, to Wam jak najbardziej mogę polecić. Bardzo chciałam, dostałam na prezent, więc to jest mój wymarzony prezent tegoroczny. Bardzo je lubię, pakuję je w opakowanko, na razie nie będę ich
używać, bo nawet jak będę wracała do domu, no to mnie będzie odwoził tato. I wtedy też nie będę potrzebowała tych słuchawek. Natomiast jak już wrócę do Torunia na mieście, na pewno będę ich używać. Czy coś mi tam wpadło? Włożę to teraz w opakowanie, to ja po prostu... Ja nie jestem mistrzem. Serio. O! Udało się. Ja jestem fatalna w tym. Przyznaję się bez bicia. Więc jeśli ktoś się zastanawia nad zakupem, to wam polecam. Na różnych stronkach można dostać za 100 parę złotych. Ja wam nie powiem, z której dokładnie, bo nawet nie wiem, z której rodzice zamawiali. Ale tak, to jak najbardziej wam to polecam. Jeśli się zastanawialiście, to tak, nie ma żadnego problemu z parowaniem, też nie zrywa. I one są dotykowe, są fajne. Więc tak, to jest mój najlepszy tegoroczny prezent. Nie mówię, że to, co wam wcześniej pokazałam, są złe. Nie, nie, nie. Ale chodzi o to, że to był mój wymarzony prezent, bardzo chciałam. I mogę wam powiedzieć, że wszystko gra jak najbardziej, że wszystko jest ok, wszystko mi się super podoba, więc i działa. Działa. Na Ali sobie zamówiłam też etui do tego. Jedne jakby podróżne, a drugie takie na co dzień. Na co dzień mam białe, znaczy będę miała, bo jeszcze mi nie przyszło, będę miała białe. A na podróż będę miała różowe. Chyba nikogo nie dziwię, że na podróż będę miała różowe. Do tych drugich słuchawek, co mam też z Ali, to już mi dawno przyszły etui. I różowe też mam właśnie na podróż, więc jakby idę w tą stronę z kolorem. I znowu mam wrażenie, że tracimy ostrość. Więc na dzisiaj byłoby to wszystko. Zobaczymy, co wam nagram jutro. Czy w ogóle wam nagram coś jutro? Nie wiem, zobaczę. A jeśli będzie coś ciekawego, to tak. Jeśli nie, to trudno. I wtedy od 20 będziecie mieli filmiki z makijażami. No cóż, ja się z wami żegnam i do następnego. Pa, pa!